Rozmowa dnia. A pierwszym gościem sygnałów dnia jest pan minister Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani. Witam państwa serdecznie. Panie ministrze, znamy w tym momencie tylko wyniki znamy? To bardzo ciekawe. No, z 9% komisji znamy. To są wyniki, które dają partii rządzącej 40,4, Platforma Obywatelska druga w kolejności około 26,5%. To tak naprawdę niewiele. Mieliśmy w ciągu nocy poznać wyniki tak zwanego sondażu Late Poll. Do tej prezentacji tych wyników nie doszło. Jak pan minister ocenia tę sytuację? No, przede wszystkim musimy sobie jasno zdefiniować, dlaczego tak się stało. Stało się tak dlatego, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nie miało miejsca od 1918 roku nigdy. 73% udziału, czyli nieprawdopodobna skala zaangażowania Polaków decydowanie o tym, jak będzie wyglądało państwo polskie, jaka będzie przyszłość państwa polskiego, jaki będzie kształt państwa polskiego, nie miało dotychczas miejsca. No ale panie ministrze, to też jest prognoza. Ta frekwencja około niespełna 73% to też jest prognoza. To nie są dane PKW. Być może to jest prognoza, ale ja nie wykluczam, że to jest prognoza mniejsza niż rzeczywistość, dlatego, bo wiemy przecież, że są jeszcze takie komisje, które do tej pory, gdy my rozmawiamy, w których do tej pory się jeszcze głosuje. Są też ciągle takie komisje. A więc nie ma wątpliwości, że skala 73% jest skalą minimalną, jeżeli chodzi o diagnozę tego, jak bardzo olbrzymia liczba Polaków głosuje. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest wyraz politycznego dorobku Prawa i Sprawiedliwości, olbrzymiego zaangażowania całego społeczeństwa. To się nigdy nie zdarzało, bo to jest te 8 lat, tak powiem, świadomości politycznej, świadomości społecznej polskiego społeczeństwa. Nigdy, powtarzam jeszcze raz, od 1918 roku nie było takiej skali głosowania. Polacy są zdecydowani ukształtować własne państwo. Co do tego nie ma wątpliwości i to ma olbrzymie znaczenie i znajduje swój wyraz w referendum. W referendum, w którym co najmniej 96% we wszystkich 4 pytaniach Polacy odrzucają program Platformy Obywatelskiej. Jednoznacznie w sposób skrajny. Na temat referendum za chwilę będziemy rozmawiać. Ale połączyłbym te dwie kwestie, żebyśmy mieli świadomość. Jest jednoznaczne stanowisko Polaków, jeśli chodzi o program Platformy Obywatelskiej, więc bez względu na to, jaki będzie ostatecznie wynik wyborów, czy nie ma wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało, co do tego wątpliwości nie ma. Jest pytanie, czy sojusz ten, który łączy Platformę Obywatelską, będzie miał większą liczbę głosów niż ta, która była dotychczas, te 31%, prawda? To zobaczymy. To zobaczymy i konsekwencje tego polityczne też zobaczymy. Panie ministrze, to w takim razie przejdźmy. Jedno jest pewne, ale to za chwilę. Masa Polaków chce kształtować własne państwo. To znaczy, że nie chce tego, do czego dąży Platforma Obywatelska, czyli wejścia do układu federalnego państwa niemieckiego. Rzeczywiście rekordowa. Panie ministrze, ja zacytowałam zupełnie wstępne dane Państwowej Komisji Wyborczej. 10% lokali wyborczych, to te dane na pewno się zmienią i to myślę, że się będą zmieniać i w jedną stronę, i w drugą. Znaczy tutaj trzeba mieć świadomość, że wielkie miasta będą dopiero uwzględnione jako ostatnie. Natomiast, panie ministrze, skupmy się w takim razie na tych danych sondażowych. One oczywiście są niezwykle niepewne wobec tego, że te wybory były wyjątkowe, więc widać, że sondażownia też miała potężny problem, żeby dostosować się do tej wyjątkowości i nie brano tego pod uwagę, uwzględnić ją w odpowiedniej skali. Ale gdyby te wyniki były bliskie temu, co wskazał sondaż Ipsosu, co to w takim razie oznacza? Ten pierwszy, ale pamiętamy, że on nie uwzględniał 20% osób, które były pytane, dlatego że 20% osób nie odpowiedziało na pytanie, pytania, odmówiło odpowiedzi na pytania. No takie informacje też się pojawiły, ale zawsze jakaś skala odmów w każdym sondażu jest, ale nie, i pracownia ale zazwyczaj sobie te głosy próbuje doważyć. Ale co to oznacza? Bo Prawo i Sprawiedliwość bezwzględnie, no przynajmniej jeżeli przyglądać się tym danym, wygrało po raz trzeci wybory parlamentarne. To jest, i znowu, to też nie miało nigdy znaczenia. Pan przewodniczący Donald Tusk zapowiedział już sformowanie rządu. No ale pan Donald Tusk różne rzeczy zapowiadał, pamiętamy, prawda? Nawet zakazywał referendum. Powiedział, że on to referendum likwiduje, że go nie będzie tego referendum, że ono nie ma miejsca, ponieważ on mówi, że nie ma referendum. Więc tutaj pan... Znaczy, no, deklarację, mówił, że uroczyście unieważnia wynik. O właśnie. Deklaracje pana Donalda Tuska nie musimy ich traktować poważnie, jeżeli chodzi o przyszłość i przebieg wydarzeń przed nami. Panie ministrze, no ale mimo wszystko ja zapytam. Pierwszy, wiemy o tym, jaka jest procedura. Pan prezydent wyznacza misję, zazwyczaj, inaczej, zadeklarował, jak wyznacza, prawda? W polskiej tradycji politycznej było to tak, że misję formowania rządu, tą szansę pierwszą otrzymywało ugrupowanie, które przy okazji wygrało wybory. Chcę wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ pamiętam taką dyskusję, która wczoraj miała miejsce, gdzie ktoś powiedział, nie, ale w pierwszych wyborach w 1991 roku stało się inaczej, dlatego że pan Jan Olszewski, prawda, został premierem, a przecież on i formacja, z której on kandydował, nie miała największej. To jest nieprawda. Pierwszym wtedy osobą, która pierwsza, był pan Geremek właśnie z, to się nazywało, przepraszam, Unia Wolności, tak. Z Unii Wolności, która miała najwięcej głosów. Tak było. Zdaje się, że Unia Demokratyczna, ale... No to może Unia Demokratyczna, zgadza się. Tak, tak, ale tak czy inaczej pan Geremek... Odwołania bezpośredniego do dzisiejszych czasów nie ma, bo ta partia po prostu nie istnieje pod tą nazwą. Ale panie ministrze, co to oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości? Bo jak w takim razie wyglądają szanse, jak pan je ocenia, na rozmowy koalicyjne? No bo jeżeli ten wynik byłby mniej więcej taki, jak prognozuje Ipsos, to Prawo i Sprawiedliwość potrzebowałoby koalicjanta. Tak, potrzebowało koalicjanta i zobaczymy jeszcze przecież, jak się ukształtuje to środowisko opozycji. Czy rzeczywiście Trzecia Droga będzie jednym klubem parlamentarnym? Czy tam będą dwa kluby parlamentarne? Raczej należałoby sądzić, że będą dwa różne kluby parlamentarne. No, co do tego, to nawet przed samymi wyborami politycy Trzeciej Drogi nie byli zgodni. To znaczy jedni uważali, że to będą dwa, a drudzy mówili, że zobaczymy, kto tak naprawdę te wybory wygra, czyli czy większość będzie miała Polskie Stronnictwo Ludowe, dlatego mówię o tym, że tutaj, Szymona Hołowni. Dlatego mówię, że jedno jest pewne. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Co do dalszych kwestii, będziemy musieli poczekać na wyniki wyborów, bo diagnozowanie obecnie jest, że tak powiem, no raczej formułowaniem hipotez niż rzeczywistą analizą. I oczywiście nie ma co do tego wątpliwości. Wyniki wyborów Ważne jest, wygrało Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci i to jest znowu historyczne wydarzenie. Nigdy nie było takiej sytuacji, by prawicowa formacja narodowa, niepodległościowa wygrywała tak silnie, tak Panie ministrze, tak zaraz będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, ale jedno, co można też powiedzieć na temat referendum, bo ta wskazana przez Ipsos frekwencja by świadczyła, że referendum nie ma mocy wiążącej, ale jednak skala informacji o tym, jak w wielu komisjach był problem czy były też pytania, jakieś dodatkowe warunki, żeby stawiane przez członków komisji, żeby otrzymać kartę do głosowania. Myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z masową akcją obniżania frekwencji podczas referendum. Zresztą dosłownie dwa zdania i za chwilę wszyscy, którzy do mnie w tej sprawie dzwonili, ale bardzo wiele osób dzwoniło z całej Polski, twierdzili, że ci przedstawiciele komisji, którzy to robili, tłumaczyli tłumaczyli się, że takim mówiono, że tak mają robić, że takich kształtowano, przygotowywano do realizacji funkcji komisyjnej. No i oczywiście nie chodzi o instytucje państwowe komisji, tylko takich kształtowali politycy, którzy ich do tych komisji wyznaczyli. W związku z tym tutaj mamy polityczną decyzję, która jest przestępstwem. Nie ma co do tego wątpliwości. Sugerowanie czy próba wymuszania na tych, którzy głosują, żeby nie brali kart referendalnych, to jest po prostu działanie, które jest przestępcze. I zresztą w bardzo wielu sprawach zgłoszono wniosek o przestępczości. I to jest jeden element. A drugi element to jest ten, na który wiele osób zwraca uwagę, że te 40% stwierdzających jednoznacznie, co najmniej 96% z nich stwierdza, że nie zgadzają się na program pana Donalda Tuska, to jest dokładnie te 40%, o którym pani powiedziała, czyli to obejmuje tylko i wyłącznie stanowisko za chwilę Prawa rozmawiać. Pan minister Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Sygnałów Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu pierwszego Polskiego Radia. Panie ministrze, no właśnie, czy skala tego zjawiska, skala takiego dopytywania, czy ktoś na pewno chce kartę do referendum, w niektórych wypadkach w ogóle nie dawania karty do referendum. Widzimy takie filmy też w internecie, gdzie wyborca, który dostał kartę, myślał, że dostał kartę do referendum, później już podczas głosowania widzi, że jej nie ma, wraca, awantura i tak dalej. Znaczy tego jest tyle, że można naprawdę mówić o tym, że to zjawisko miało charakter masowy, no ale czy tu nie mamy do czynienia też z pewnym zaniedbaniem Państwowej Komisji Wyborczej, bo jednak pewne symptomy takiego działania pojawiły się przed wyborami. Państwowa Komisja Wyborcza wydała takie wskazania, jak należy postępować dopiero w mniej więcej około godzin południowych wczoraj, więc teraz pytanie, do jakiej komisji... Wtedy, kiedy napłynęło do komisji tych bardzo wiele ile dotarło informacji, tych wskazań i tak dalej. Jak pan minister to ocenia? No powtarzam jeszcze raz, uważam, że mieliśmy do czynienia z działalnością przestępczą, polityczną działalnością przestępczą, mającą uniemożliwić Polakom udział w referendum. To jest jasne, a te 40% osób, które wzięło udział według danych, jakie otrzymaliśmy, wskazuje na to, że są obliczone wyłącznie stanowisko tych, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo to się zgadza dokładnie z tymi danymi 40%, które obecnie wskazują na zakres głosowania na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Czyli krótko mówiąc, że nie ma danych dotyczących osób z innych partii, z innych formacji i tych danych nie otrzymaliśmy. Poczekajmy w związku z tym na wyniki ostateczne. Wtedy będziemy mogli ocenić, czy rzeczywiście to referendum będzie brane pod uwagę prawnie, czy tylko pokazuje stanowisko tak powiem, polityczne większości narodu polskiego. Panie ministrze, przejdźmy teraz do sytuacji związanej z bezpieczeństwem, bo świat staje się coraz bardziej niebezpieczny. To, co dzieje się w tej chwili w Izraelu, najprawdopodobniej przygotowanie armii izraelskiej do wejścia lądowego, wejścia wojsk lądowych na terytorium strefy Gazy, potężne przemieszczenie ludności strefy Gazy. Przypomnijmy, to niewielkie terytorium o długości około 40 kilometrów, szerokości około 10 kilometrów, zamieszkałe przez około 2,5 miliona ludzi, najbardziej zaludniony teren na świecie. No i też nieokreślona, przynajmniej publicznie niewypowiedziana dokładna liczba zakładników, którzy zostali wzięci przez Hamas, przez dżihad i przetrzymywani są, jeżeli żyją wszyscy, na terytorium strefy Gazy. Co to oznacza? Czy na ile to ta sytuacja i ten konflikt może stać się czymś więcej niż problemem państwa Izrael? Chcę jeszcze jeden element przywołać do tego, co pani trafnie powiedziała, mianowicie stanowisko Stanów Zjednoczonych, które jednoznacznie deklarują wszyscy politycy rządzący Stanów Zjednoczonych, że nie można doprowadzić i że nie zgadzają się na to, żeby Izrael zlikwidował strefę gazy. A więc mamy tutaj do czynienia z różnicą stanowisk między z jednej strony rządem izraelskim, który dąży do tego, jasno deklaruje, że dąży do tego, żeby zlikwidować strefę gazy. No, rząd izraelski mówi, że chce zlikwidować Hamas, a nie strefę gazy. Strefa gazy to z 1994 roku porozumienie kairskie. I z drugiej strony stanowisko Stanów Zjednoczonych, który jest głównym sojusznikiem przecież i który wysłał no, naprawdę potężne wsparcie militarne do tego terenu, że oni się na taki kierunek nie zgadzają. No, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z działaniem tego sojuszu antyeuropejskiego zresztą i w ogóle antygeopolitycznego współczesnego świata, czyli Rosja, Iran, Chiny. Takie jest zaplecze tego ataku Hamasu. Nie ma co do tego wątpliwości i taka będzie ewentualnie reakcja, gdyby ten atak ze strony Izraela przekroczył to, o czym rozmawialiśmy, czyli dążył do zlikwidowania strefy gazy. Gdyby tak było, to by mogło doprowadzić do globalnego konfliktu światowego. Panie ministrze, to dołóżmy w takim razie jeszcze jeden element, pan go wymienił, ja tylko chciałam doprecyzować, to chodzi tutaj o Iran. Iran zagroził, że wejście Izraela do strefy gazy będzie oznaczało też jakąś interwencję Iranu. Nie wiemy, na czym miałaby ta interwencja polegać. Tutaj mowa jest o otworzeniu jakiegoś frontu z Izraelem od strony Syrii, więc takie pojawiają się informacje. Jeszcze nie zapomnijmy, że wojska rosyjskie są na granicy Izraela. Miejmy tego świadomość. To jest skutek przecież walki wewnątrz Syrii. Tam wojska rosyjskie ciągle stacjonują. Panie ministrze, jak ta sprawa Bliskiego Wschodu będzie pana zdaniem rozgrywana dalej przez Rosję na arenie międzynarodowej? Bo już dziś widać, że ona no przynajmniej na te kilka, oczywiście można powiedzieć newralgicznych dni, zepchnęła z tego centrum światowej uwagi wojnę na Ukrainie i tutaj też chyba nikt nie ma złudzeń. Środowiska żydowskie są niezwykle wpływowe, więc też nie ma się co dziwić, że będą bronić swojego interesu i interesu państwa żydowskiego i siłą rzeczy ta sprawa będzie w centrum zainteresowania no, wszystkich najważniejszych graczy. Ukraina troszkę zeszła na plan dalszy. No taka jest intencja tej operacji. To nie ma cienia wątpliwości, że chodzi o to, żeby ograniczyć zakres wsparcia Stanów Zjednoczonych Ukrainy. To taka jest intencja. Globalizacja wojny, przejście z wojny ukraińskiej do wojny globalnej, do wojny światowej jest intencją rosyjską po to, żeby umożliwić Rosji, tak powiem, agresję na Ukrainie i agresję w stronę Europy Środkowej. To jest jasne. Przechodzimy do następnego etapu. Rosja dąży do tego, żeby globalizować wojnę, która obecnie trwa na Ukrainie. Panie ministrze, przenieśmy się w takim razie znowu do Polski. Pan przewodniczący Donald Tusk wczoraj podczas wystąpienia twierdził, że nie ma wątpliwości, iż powstanie rząd złożony z partii opozycyjnych. No ja przypomnę tylko tyle, że wspólna lista wyborcza złożona z partii opozycyjnych mimo wszystko nie powstała, choć przecież bardzo wiele pracy i sama Platforma Obywatelska, ale i sprzyjające jej media włożyły w to, żeby taką listę stworzyć. Mimo wszystko się nie udało. Czy jak pan minister uważa, czy te negocjacje ewentualne pomiędzy partiami opozycyjnymi, one na pewno się, jeżeli nie rozpoczęły już, to za chwilę się rozpoczną, czy one będą prostymi negocjacjami? Bo tak to jest też przez część mediów i komentatorów przedstawiane, że to jest zupełnie oczywiste, w zasadzie prosta droga, bułka z masłem. I czy rzeczywiście tak będzie? No, na razie nie mamy takich deklaracji pozostałych partii, a jest taka deklaracja pana Donalda Tuska. To tak samo jak było z dążeniem Donalda Tuska do stworzenia jednolitej formacji wyborczej. Liczył na to, że on będzie przywódcą całej jednej wspólnego stanowiska. Nie był, ponieważ pozostałe partie się na to opozycyjne nie zgodziły i na razie tak samo wygląda sytuacja, jeśli chodzi o decyzję stworzenia wspólnej listy w parlamencie, prawda? Nie mamy deklaracji pozostałych partii w tej sprawie. Głównym problemem, jaki jest, to jest kwestia przyszłości tak zwanej trzeciej drogi. Czy będzie to jeden klub parlamentarny, czy dwa różne kluby parlamentarne? Moim zdaniem jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że to będą dwa różne kluby parlamentarne, i to zmieni sytuację w sposób zasadniczy. Panie ministrze, jak pan patrzy na wynik? Jeszcze jest kwestia przyszłości, jeśli chodzi o Konfederację. Czy Konfederacja... No właśnie, i o wynik Konfederacji, tak, no, przynajmniej ten na razie sondażowy. No, na nim możemy się opierać, bo nic innego nie mamy. Jak pan ocenia? No, wynik jakby, no, moment w porównaniu, bardzo słaby. Zresztą, w porównaniu z niektórymi badaniami to niemal dwukrotnie mniejszy niż... Zresztą przywódcy Konfederacji sami zadeklarowali, że ponieśli no nie klęskę, ale w każdym razie nieskutecznie zadziałali, że popełnili jakieś błędy, które sprawiły, że nie udało im się rzeczywiście realizować swojego programu. Mają tego świadomość, mówią to publicznie, co zresztą dobrze o nich świadczy, prawda? Że diagnozę wydają tak, jak naprawdę. Czyli krótko mówiąc, oni oceniają, że rzeczywiście nie więcej niż 12%, nie więcej niż 5 z kawałkiem, czy koło 6% uzyskali. Ta ocena jest bardzo prawdopodobna, że tak właśnie będzie i to będzie miało też swoje konsekwencje. To, panie ministrze, to w takim razie jeszcze przyszłości pytanie o Lewicę, bo Lewica też ogłosiła zwycięstwo, ale jeżeli spojrzy się na liczbę prognozowanych mandatów i liczbę tak. mandatów, które Lewica zyskała w wyborach 4 lata temu, no to można powiedzieć, że to jest największy przegrany. No to jest katastrofa. Przecież przyszłość SLD, to jest jasne. Straciła tak naprawdę 2-3 mandaty w porównaniu z tym, co miała, no ale Lewica ponad 25%. Tak. Nie, to jest oczywiście katastrofa uderzenie. I wypowiedź pana przewodniczącego SLD pokazuje... Nowej Lewicy. Tak. No więc właśnie to jest taka nowe podejście do mówienia prawdy. Zupełnie nowe. Chociaż jest pewna tradycja. Ale to jest też, panie ministrze, bardzo ciekawa sytuacja, bo z jednej strony myślę, że liderzy lewicy czują, że kto im odebrał potencjał i że była to po prostu koalicja obywatelska i pan przewodniczący Donald Tusk. No a z drugiej strony są przyparci przez koalicję obywatelską do ściany, bo jeżeli nie wejdą do ewentualnego wspólnego rządu, a myślę, że Donald Tusk będzie, mówiąc brutalnie, bardzo tanio chciał ich kupić, no to mogą ulegać dalszej marginalizacji. No i tu źle, i tam niedobrze. No, to jest kwestia oceny, którą tamta partia i ludzie z tamtej partii lepiej sformułują niż ja, ale ja bym się nie zgadzał z pani opinią. Myślę, że jest niewykluczone, że właśnie odwrotnie, że mają świadomość, iż udział w sojuszu z Platformą Obywatelską tylko będzie pogłębiał ten proces, który doprowadził do katastrofy. To jest katastrofa, że ten wybór, który stoi przed lewicą, jest niezwykle trudnym wyborem, bo z jednej jednej strony, jeżeli wejdą do koalicji z Donaldem Tuskiem przyszłościowej, jeżeli w ogóle taka koalicja powstanie, bo w tym momencie to nikt na poważnie nie jest w stanie nawet tego przewidzieć, no to będą prawdopodobnie wpychani na ścieżkę Nowoczesnej, a jeżeli nie będą, no to będą też wskazywani jako ci, którzy zniszczyli szansę na rząd opozycji. Przywołanie ścieżki Nowoczesnej jest jej bardzo trafną z pani strony diagnozą. To jest właśnie partia, która weszła w sojusz z Platformą Obywatelską i która została zlikwidowana de facto. I SLD ma świadomość, że to im się zdarzy, jeżeli wejdą w sojusz z Platformą Obywatelską. W związku z tym ja raczej zakładam, że tutaj będzie daleko idące, że tak powiem, negatywne stanowisko SLD w tej sprawie ze względu na ich dążenie do tego, żeby oczywiście czekamy na wyniki wyborów. Osobną. Prawdopodobnie jutro Państwowa Komisja Wyborcza te wyniki ogłosi. Pan minister Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. I warto pamiętać, że to Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.